Thank you.
Sylwester Ołomelicza. Kolega z tą wypadką. Jeszcze taka tragedia, że po latach, gdy się zapalił błędnik i ryby, które wróciły z tego lotu daleko dystansowych, spłonęły.
strony Bożej. Swobodnie. Trzecia nagroda dla kolegi Krzysztofa Długo. Thank you.
Szósta nagroda dla kolegi Grzegorz Bartnik. Siódma nagroda Grzegorz Turko. Centralna Polska, Łódź. Dziękuję bardzo. Ósma nagroda Team Kozina. Dziewiąta nagroda Sylwester Olenicza. Dziesiąta nagroda Team Kozina. Pierwsza drużyna z lotu Black Hat Refrancja. Team Kozina. Druga drużyna z lotu Black Hat Ref. Józef Bato. Trzecia nagroda Sylwester Olejnicza-Krzyżyce. Pierwsza drużyna typowana Józef Bato. Druga drużyna Bogdan Pietrzak. Pierwsza nagroda drugiej strefy z lotu Lech Andrę i Rosław Owczarek. Druga nagroda drugiej strefy z lotu Lech Andrę, Grzegorz Bart. Trzecia nagroda drugiej strefy z lotu Lech Andrę, Grzegorz Turko. Pierwsza drużyna z drugiej strefy z lotu Lech Andrę. Jan Łukasz Węc. Druga drużyna drugiej strefy z lotu Lech Andrę. Mirosław Owczarek. Trzecia drużyna drugiej strefy z lotu Lech Andrę. Kinga Marcin Grześniak. Pierwsza drużyna typowana drugiej strefy z lotu Lech Andrę. Jan Łukasz Merc. Druga drużyna typowana drugiej strefy z lotu Lech Andrę. Jan Łukasz Merc. Trzecia drużyna typowana drugiej strefy z lotu Lech Andrę, Jan Łukasz Merc. Pierwsza nagroda z lotu Londyn, Krzysztof Jureczka. To jest nagroda dodatkowa z drugiej
strefy dla kolega, dla kolegi Jana Łukasza Merca. Trzecia nagroda z lotu Londyn. Team Kuzina. Teraz przejdziemy do średniego dystansu. I tak, mistrzem średniego dystansu został kolega Robert Bachowicz, Krosno. Mistrzem został kolega Krzysztof Jureczka. Drugim przodownikiem średniego dystansu został kolega Jan Zając. Pierwszym asem średniego dystansu został gołąb kolegi Roberta Bachowicza. Nagrodę ufundował burmistrz miasta Świeradów-Zdrój, Roland Marciniak. Mistrzem gołębi młodych został, pierwszy raz w tym roku lotuje, Adrian Kozina. Wicemistrzem gołębi młodych został kolega Jan Zając. Drugim wicemistrzem gołębi młodych został kolega Jureczka Krzysztof. Pierwszym asem młodych 2017 został gołąb Adriana Koziny. Nagrodę ufundował burmistrz miasta Świeradów-Zdrój, Roland Marciniak. Drugiego lotnika i trzeciego lotnika ma również kolega Adrian Kozina. Druga nagroda gołębi młodych z lotu Lerte. Dariusz Zając. Trzecia nagroda również Dariusz Zając. I najlepsza drużyna z lotu również Dariusz Zając. Pierwsza nagroda za najdalszego, za gołębia z najdalszej odległości z lotu Lerte. Młody gołąb, który pokonał odległość 572 km. Dla kolegi Marcina Grześniaka. Żeby kika widziała. O, właśnie.
dalszą odległość z lotu Lerte dla kolegi Grzegorza Turko. Koło młody pokonał odległość 637 km. Teraz będą nagrody specjalne. Polski Klub Lotów Gołębi Dalekodystansowych od 3 lat organizuje lot imieniem Jeremiego oraz aukcję charytatywną z podarowanej gołębi od hodowców z Polski i z Belgii. My jako zarząd klubu chcieliśmy podziękować za wsparcie akcji charytatywnej, za wrażliwość otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy, za bezinteresowną chęć do czynienia dobra, za pomoc i życzliwość. Dziękujemy. Zarząd Polskiego Klubu Lotów Gołębi Dalekodystansowych w UMG Zachód Krosno-Odrzańskie składa serdecznie podziękowania za zaangażowanie i wsparcie akcji charytatywnej na rzecz małego Jeremiego. Dziękujemy księdzu Piotrowi Porządze z Belgii, koledze Pascalowi Mole z Belgii, Ireneuszowi Rzepka z Kąpe, koledze Zbigniewowi Szymańskiemu z Zielonej Góry, Krzysztofowi Jureczka z Bolesławca, rodzinie Gorbu z Wężyc oraz rodzinie Kimu Kuzina z Krosno-Odrzańskiego oraz koledze Pietrzakowi Bogdanowi ze Świebodzina. Nie zawiedliście nas, koledzy z klubu, którzy wzięliście udział w corocznym locie imieniu Jeremiego. Dziękujemy wszystkim kupującym na aukcji, gdzie zakupili gołębie, gdzie te pieniążki zostały przekazane dla mamy Jeremiego. Podziękowanie dla pani Magdy Kłos za możliwość wystawienia gołębi na licytacji na jej portalu. Pani Magda jako jedyna osoba, która mająca taki portal aukcji, bez wahania przyjęła gołębie, okazując wielkie serce dla tak szlachetnego celu. Kwotę, jaką udało nam się dzięki Państwu pozyskać, wyniosła 5120 zł. Cała została przekazana dla mamy Jeremiego. Mama Jeremiego dzisiaj nie mogła przybyć ze względu na chorobę, ale taki, bo pieniążki zostały przekazane na konto, ale taki symboliczny czek na kwotę 5120 zł. Zostaje przekazany dla mojej żony, one razem pracują, przekażę na ręce mamy Jeremiego. Poza tym jeszcze zostaną dwa gołębie, które kwoty po zlicytowaniu zostaną przekazane dla mamy Jeremiego. Jest to gołąb kolegi Pietrzaka i gołąb kolegi Szymańskiego. Ze względu na to, że dwóch tutaj hodowców od początku akcji charytatywnej, czyli od 3 lat, biorą czynny udział w tej aukcji charytatywnej, zostały takie ufundowane im podziękowania. Podziękowanie dla pana Krzysztofa Jureczka za wrażliwość otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy, za bezinteresowność, chęć do czynienia dobra, za pomoc i życzliwość dziękujemy. Zarząd Polskiego Klubu Lotów Gołębi Dalekodystansowych. Zapraszamy. I drugie takie podziękowanie dla kolegi Zbigniewa Szymańskiego. Za wrażliwość otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy, za bezinteresowność, chęć do czynienia dobra, za pomoc i życzliwość dziękujemy. Zarząd Polskiego Klubu Lotów Gołębi Dalekodystansowych. Zapraszamy. Według drużyny, które przyleciały, tak, pierwsza nagroda dla teamu Kozina. Oczywiście na każdej statuetce zdjęcie tego dziecka.
druga nagroda dla Adriana Kozimy. Trzecia nagroda dla kolegi Jana Zająca. Czwarta nagroda dla kolegi Jureczka Krzysztof. Teraz jesteśmy doszli już do wystawy i tak. Trzecia nagroda w kategorii ekstremalny long distance dla kolegi Grzegorza Turko. Pierwsza nagroda w kategorii dalekiego dystansu dorosłe powyżej 800 km dla Timu Kozina. Druga nagroda również dla Timu Kozina. Trzecia nagroda dla kolegi Bogdana Pietrzaka z Siłodzi. Pierwsza nagroda w kategorii dalekiego dystansu gołębie roczne. Gołąb roczny, który pokonał dwa razy odległość powyżej 800 km dla kolegi Jana Zająca. Druga i trzecia nagroda dla kolegi Jureczka Krzysztof. Pierwsza nagroda w kategorii standard samice dla kolegi Jureczko Krzysztof. Druga nagroda w kategorii standard samice dla kolegi Piotra Wieczorka. Trzecia nagroda w kategorii standard dla kolegi Grzegorza Święciaka. Pierwsza nagroda w kategorii standard samce dla kolegi Jureczka Krzysztof. Nagroda w kategorii standard samce dla kolegi Robert Wachowicz. Trzecia nagroda kategorii standard samce. Pierwsza nagroda kategoria standard młode samce dla Timu Kozina. Druga nagroda kategorii standard samce dla Timu Kozina. Trzecia nagroda kategoria standard młode samce dla kolegi Jureczka Krzysztof.
Najwyższa nagroda, kategoria standard samice dla kolegi Adriana Goziny. Druga nagroda, kategoria standard młode samice dla kolegi Goziny Adrian. Dla pana Rolanda Marciniaka, burmistrza miasta, za pomoc i wsparcie w rozwoju województwa pocztowego składa zarząd Polskiego Klubu Lądów Poemii Daleko Dystansowej. Długie zamknięte prosto żańskie na ręce pani dyrektor. Na tym żeśmy zakończyli oficjalną część. Si tu l'as. Shit.